Hej wszystkim, tu Prestigo. Niestety nie udało mi się powrócić do poprzednich lokacji, w tym momencie przynajmniej. I postanowiłem po prostu dalej nagrywać. Oj, oj. Nowa moc, czy co? Coś tutaj niszczy laboratorium, jak widzicie, te linie. Chyba muszę ich po prostu starać się unikać. Tak jakby jakieś cięcia dziwne, jak widzicie. A, rozumiem. To pokazuje jak nasz ten gościu się porusza. Rozumiem, chyba musimy mu podstawić te wybuchowe, żeby on po prostu w nie wleciał. Tylko leć przez to. Ale nie aż tak. Ale przynajmniej, żeby co zrobić, pewnie trzeba naszego koleżkę zatrzymać. Stańmy tutaj. Teraz tutaj będzie latał. Tak, i szybko. Pach. Ojojoj, co to jest? A, dwa. Jak widać, będziemy kilka razy z nim chyba walczyć tutaj. Ojoj, widzicie? Teraz ciężej jest. Ups, spróbuję się tutaj stanąć. Jest chyba na nas zły. Ups, uff. Przyzwyczaić trasy, po których on biega. Pach, 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 pach. I bum. I kolejny wybuszek w nim. Druga, 2-0 dla nas. Czekamy znowu tutaj, już sobie ustawię. Będę tylko czekał, aż się zaznaczy na nas. I trzecie. Chyba nie wiem, ile razy będziemy musieli go tak wybuchnąć. Coraz ciężej. No i udało się. Łe! Ale to brzydkie jest. Bum. Jak widać, to co po nim pozostało, znowu się z nami łączy. Po prostu uzyskujemy kolejną nową moc. Teraz na drugiej rączce coś. Nie, na nocy całej. Przepraszam. Dobra. Beczkę C. O kurcze. Widzieliście to? Ale to jest bajer. Mogę wystrzeliwać to. Na północ mam iść? O, na północ chyba. Ale ja pójdę na południe, zobaczę co się na południu czai. Jak zwykle na przekór. Oczywiście się nie udało. Widocznie będziemy po prostu takie kółko zataczyć, że tędy jak nie mogę, to z drugiej strony się uda. Więc idziemy na górę. Ale ciekawe jak to działa na ludzi, powiem wam szczerze. Ha. I bum. Miny kolejne. Trzeba uważać na miny teraz. Tak? No ludzi też mogę. Muszę powrócić, że szybko zobaczę. Znaczy, teraz to nie zobaczę, ale zobaczę na mapie, co na nas czeka w tym pokoju. Czy jakiś grubek, czy coś. No, jest. Szybkie spojrzenie, pach. Wystrzeliwujemy beczuszkę. Czyli na końcu pokoju jest.
Stanujmy te miny, byśmy mogli przejść szybko. O kurczę, mam nadzieję, że te miny nie będą ciągle. Bo nam dość. Checkpoint i kolejny pokój. A, już wiem. Tak. Z. I dupa. Złe wystrzelanie. Spróbujemy się zamienić najpierw. Tak, żebyśmy po prostu. O, widzicie? O to mi chodziło. X i pach. Launch. Pewnie będziemy z czegoś strzelać. Spróbuję tylko oczywiście. Jak zwykle mam w zwyczaju raz to zrobić i. A, już wiem. Ups. Teraz to tutaj. Nie, dalej jadę. Gdzie ja jadę? Aha, koniec. To jak zwykle trzeba naprawdę dobrego ogarnięcia, żeby chociaż to zrobić, a ja nie chcę tego na wizji po prostu was zanudzać. Map of this area. Wracamy dzięki temu tu do laboratorium. Będziemy mogli się prawdopodobnie. Kurczę, nie wiem. Czy tu będziemy wracać, czy tu może? Jakieś jajeczko. A, już wiem, jak to trzeba zrobić. Wpuszczamy naszą kopię. Po chwili sami wchodzimy i kopia detonuje nam te. Ale zanim się zdetonuje, wracamy. Świecące. Czyli nie może pomóc. A, dobre, dobre. Wiem, że tu jest beczka, z którą mogę się zamienić. A tutaj nic nie ma. A. Nie wiem, co tu trzeba zrobić. Naprawdę nie wiem. Za ciemno po prostu. Spróbujmy jeszcze raz. Tutaj grupka nie ma. Co się stało? Co tam wybuchło niby? Myślałem, że wszystkie zdecydowałem. Tutaj mogę. Się. Przechodzimy tu i. Aha, i oczywiście musiałem naciskać strzałki, żeby iść w tamtą stronę. Ale failuję dzisiaj. Nie dla mnie. Links. Muszę jeszcze raz. Na beczkę skoczyłem. Ja muszę się zabić. Nie. Czyżby? Czyżby to trzeba tą beczkę po lewej i prawą strzelić? Mi się wydaje, że tak. Więc spróbujmy jeszcze raz. Najpierw grubek.
jeszcze raz zrobić. To muszę strzelić. Tak. Z. Tak. Z. X. C. Tak. Z. No. I otworzyliśmy drzwi niedaleko. Patrzmy. Gdzieś tutaj była beczuszka. I beczuszką się zamieniamy. Ale to ciężkie się robi. Chyba nic nie możemy kupić. Ale zobaczę. Słab but. Aha. 12 szybko nie mam. Ja mam za mało, dobra. Tutaj nie ma nic zbytnio do zabawy. Z. Tak. Zamieniamy tu. Zamieniamy. Tu i tu dalej. A nie, już wiem. Wiecie, o co chodzi? Tak. Tak. Ups. Tak. Chcę. Wystrzebujemy. Dajcie jeszcze jedną beczkę. Tak. 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 Teleport. Tak. Beczka. Tak. Teleport. Tak. Beczka. Ups. Ja. Ale to jest poprawne. Teraz, sorry. Ale beczka tu się na granicy zatrzymała. Tam wstrzymujemy, tam też. Tam przechodzimy. Ta idzie dalej. I fail. Wybuchowe beczki. C, Z. Pach. Może bym się przeteleportował, sorry. No. Nie ten klawisz ciąg. Ja. Znowuż nie to, co trzeba zrobiłem. Tam czas? Ściemnienie, ojoj. Sądzę, że. Czy nie? Sądzę, że już do końca nagram. Tak, tak, tak. Tą się zamienimy. Tą wystrzelimy. Uf, jaki fart. Tak. 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 Z. Nie udało się. Nie wiem czemu. Teraz się bardziej. Bach. Tak. Tak. No, i spadła. Co za chamstwo. Zostawiam tak tych beczek, że... Pach, pach, pach. Teleport. Tak. Set. Aj, znowu nie tam. Coś nie ma szczęścia teraz. Jedna, tak. Bum. 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 Się z beczką zamienić? Już tak. O! Udało się w końcu, jest! Który co raz będzie? Trzeci? Czwarty? Dobra, wejdźmy lepiej tutaj. A jak tutaj? Górą idziemy do filmu. Przyjdziemy do filmu. Oczywiście nie mogę, bo
brakuje podłogi. Nie wiem czemu. Spróbujmy jeszcze raz tutaj zrobić. Brakuje podłogi. Jak tam przejść? Nie wiem, nie mam pojęcia. Chyba się tędy nie da jednak dostać tam. Zobaczmy tutaj jak. Jak tutaj sytuacja się układa? Pach. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Pach. Pach. Tak muszę na dół iść. Tutaj w coś wejdę, nie. Albo pójdę tu grupkę zdobędę, tak. Ciekawe, jak się mam dostać. Chyba z pomocą tej beczki. Tak. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Ani tu, ani tam. Nie mam pomysłu. Czy tu jakaś beczka jest? Jajko, jedno. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Trzeba jakoś A nie, nie, nie. No, dobry pomysł na to idzie. Beczkę, jajko z beczką zamienić. Jak to rozegrać? A, już wiem. Tak to trzeba rozegrać. To mi się zamienię z tym. To dam sobie tutaj. Przejdę sobie formalnie przez drzwi. Normalnie, przez drzwi się przejdę, przetransportuję beczkę przez drzwi. Tak. Przechodzimy, mamy grupkę. Gdzie beczka? Jest i beczka. Dobra, ale co dalej? Muszę się wrócić jeszcze jednak z górą poeksperymentować coś. Tu co mogę wejść? Jajeczko. Tak. Z jajkiem. Otworzymy nam tutaj. Sobie pozwolę zapisać i się wracać. Bo ja nie odpuszczę temu karnistrowi. Tylko jak go zrobić? A, chyba wiem. Tak, C. Chodzi mi o jajko i strzelam jajkiem. Ale bajer. Jak to? I tu przechodzimy. Gdzie to jajko? Dupa, nie ma jajka. Kurczę. Trzeba tak samo z beczką chyba zrobić. Gdzie się beczki podziały teraz?
Żadnych. Kurczę. A nie, jest jedna. A szkoda, że na dnie. Jak muszę zginąć chyba. To na chwilę wyłączę nagrywanie i postaram się to ogarnąć. A więc witam po tym małym cięciu. Ten komentarz jest nagrywany już po tym, jak to się nazywa, po nagraniu, ponieważ część uległa zniszczeniu. Udało mi się właśnie tam przez wystrzelenie tej beczki udać się tam na górę i sobie podstawiłem też tutaj coś pod ścianą, a czy tą beczkę, żeby wrócić. Dzięki temu zniszczyłem karnister i mogę się nadal udać. Przy okazji znalazłem też jednego grupka. Powiem wam, że w tym odcinku miałem straszny kłopot. I tutaj zaczyna się zabawa. Na górze chyba też jest grubek. Jak dobrze pamiętam, tam się dostałem za pomocą beczek jakoś. Ciała beczek, tam trzeba, wiecie, musicie poszukać. I tutaj zagadka polega tak. Na dole są lasery i musimy wystrzelić tą okrągłą, żelazną beczkę na to, co przychodzi, ta moja, jak widzicie, i w nią skoczyć, tak jak widzicie, tak jak ja próbowałem i mi się nie udało. Chodzi o to, że najpierw wystrzeliwujemy beczkę żelazną, potem zwykłą, zamieniamy się ze zwykłą beczką, dzięki czemu żelazna dalej sobie tam jedzie, wiem, że to dziwnie brzmi. Tak to rozkminiałem to długo, że po prostu beczka żelazna, wtedy ja przechodzę w tą beczkę i w żelazną skakuję, dzięki czemu mogę dalej sobie przejechać. Ale oczywiście musiałem się zagapić i tu koniecznie beczkę trzeba wystrzelić na lewą stronę, koniecznie, dzięki czemu mamy szansę przejść dalej. Wiem, że dość długo nie było tego warpa, ale sami widzicie, że z tym odcinkiem miałem straszne kłopoty. Na pewno gdzieś jeszcze przesunięcie, ale więcej napiszę ten. Tutaj znowuż próbuję to. Teraz już przynajmniej wiem, jak to zrobić. To dużo szybciej mi z tym pójdzie niż za pierwszym razem. Tutaj się powiem wam, że Warp to była taka jedna z tych pierwszych serii. Teraz jest mi już porozwijane wszystko jest. Mogę zrobić bez czarnych pasków, że lepiej wygląda. Tylko, że audio żałuję, że jeszcze złe jest. Ale już nie będę ten. Widzicie? Przeszliśmy dalej. Oczywiście, jak dobrze pamiętam, ja gdy się tam wracał, że beczkę całą tą ciągnął tam, żeby tam na dół wystrzelić, żeby te grupki pozbierać, to powiem wam, że straszna taka monotonia jest. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie z jajkami i pomost. Po drugiej stronie pomostu jest beczuszka, do której też mam zamiar jakoś przeskoczyć. Oczywiście, może ja tak zrobię tu na chwilę cięcie z nagrywaniem. Ale dobrze, nagrywam nadal. Jak widzicie, tu jest ta beczuszka, ja do niej wskakuję, przeskakuję nadal. Po lewej stronie też jest coś ukryte, już nie pamiętam co. Tutaj się męczę, ponieważ chciałem się tam dostać na lewą stronę. Oczywiście zagadka wyszła dość łatwa, ponieważ na pomościku tym stawiamy beczkę. Beczkę wyszliwujemy na lewą stronę i się z nią jakby zamieniamy znowuż. To jak widzicie, wracam się. Oj, przepraszam bardzo. Wracam się po tamte znajdźki, które tam gdzieś daleko są. Oczywiście, wiecie, przerzucam beczkę tu i tam. No to widzimy się znowu za chwilę. Przepraszam was, że komentarz nie jest ciągły, ale po prostu tak musi być. Tak jest lepiej.
Widzicie, udało mi się tam to zdobyć. Patrzyłem trochę na mapę i sądzę, że po prostu się dalej udaje. Chyba będę jeszcze chciał tutaj chwilowo sprawdzić tą lewą stronę, ale nie pamiętam dokładnie. Pewnie te grupki zaraz stracę, bo zginę, ponieważ do checkpointa nie zajrzałem. Nie wiem czemu, nie pytajcie mnie. Po prostu nie zajrzałem i tyle. Sądzę, że po prostu teraz po tym odcinku będę już resztę też wrzucał tego warpa, by już był cały na kanale, żeby była kolejna seria zakończona. Zombiaków wrzucę tak o, tylko żeby powrzucane i będzie. Wiem, że zombiaków nikt nie ogląda, ja sam tego nie oglądał, bo wiecie, jedna z pierwszych serii, dupna jakość, wszystko takie badziewie. Nie dziwię się, że po 2-3 wyświetlenia odcinki mają. Może kiedyś po prostu wezmę je, usunę i jeszcze raz nagram ich w dużo lepszej jakości. Ale to już jak będziecie wy chcieli. Ale to długo. Tu jak widać znowu już zginąłem. No i tu znajduję się już nad przejściem, że kombinuję, jak tam na drugą stronę się przedostać i pomyślałem, że można to za pomocą tej beczki zrobić. Oczywiście widzę, że odcinek już się zbliża do końca. Tu chodzi o to, żeby, wiecie, tak jak zwykle, postrzelać tą beczkę. No, tu udało mi się akurat już przejść, rozwalić tamto coś, że mogę sobie przejść po prostu. Tu sobie oświetliłem drogę, widzicie, beczka, drzwi, ja. Dziwiło mnie wtedy, że nie przeszło. A więc komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku Warp, ale już z normalnym takim komentarzem. A więc hej wam, hej.